Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tekstury o nazwie Cloud. Jest to tekstura również bardzo często wykorzystywana z tego względu, że pozwala na obiekcie dodać takie dość naturalnie wyglądające plamy. Więc na początku, jak zwykle, przygotowuję scenę. Na scenie mam zwykłego plane'a i do tego plane'a dodam materiał. A więc tak, materiał, dodaję nowy materiał. Do tego materiału domyślnego dodaję teksturę. I ta tekstura domyślnie, zawsze w Blenderze, jest ustawiona na rodzaj tekstury typu Cloud. Cloud ma taki dziwny wygląd, tak jakby jakaś taka, no nie wiem, wełna zmierzwiona czy coś takiego. Oczywiście na renderze wychodzi to od razu w ten sposób. Jest to tekstura, która jest generowana za pomocą fraktala. Ten fraktal generuje właśnie taki dziwny wzór, podobny troszeczkę do skłębionych chmur widzianych z dużej odległości. Ustawienia tej tekstury są już troszeczkę bardziej skomplikowane niż tekstury typu Blend. Przede wszystkim mogę mieć chmury, które są szare albo kolorowe. Jeżeli wybiorę kolor, to dostaję od razu kolory na obiekcie. Niezależnie od tego, co jest ustawione w zakładce Influence, i wtedy ten kolor tutaj przestaje obowiązywać. Oprócz tego, że istnieje szary i kolorowy rodzaj chmur, mogę także te chmury mieć na przykład miękkie lub twarde. Twarde chmury generują mi troszeczkę inny wzór i mogę go później odpowiednio ustawiając doprowadzić do pojawienia się jakichś fajnych esów, floresów na moim plane. W przypadku soft nie widać wielkiej różnicy, a w przypadku koloru dostaję dodatkowo jeszcze jakieś takie ciemne miejsca. Tutaj widać, że ten cloud to nie jest taki prawdziwy cloud, tylko to się składa z takich jakby poplątanych nitek czy takich ścieżek nałożonych jedna na drugą wielokrotnie. Oprócz tego, że mamy te ustawienia, istnieje także ustawienie podobne, znaczy, które określa wielkość tekstury, size. Size maksymalnie może wynosić 2 i generuje mi takie bardzo łagodne zmiany kolorów. Ewentualnie mogę zmienić ten rozmiar na 0,01, otrzymując wzór podobny do szumu. Z tym, że nie jest to taki sam szum jak tekstura typu noise, która jest tutaj. Noise to w zasadzie jest tekstura, którą trudno ustawić, bo zawsze generuje tylko zwykły szum. Natomiast w tym przypadku mam szum, który mogę dodatkowo jeszcze tuningować. Ok, więc mam tego typu teksturę. Oprócz tego, że mam taką teksturę, na przykład jest duża, załóżmy, i bardzo słabo widać jakieś efekty na niej, to mogę zwiększyć także precyzję generowania tego fraktala, czyli głębię. Jak zmieniam głębię, to jest parametr depth, to w tym momencie ten fraktal staje się coraz bardziej szczegółowy i wtedy pojawiają się na nim jakieś takie dodatkowe rzeczy, których akurat teraz nie widać. Może w przypadku koloru będzie trochę lepiej. Depth równy 0 to jest taki bardzo ładny gradient, płynne, przechodzące przez siebie kolory. Natomiast jeżeli ten depth będę zwiększał, to otrzymam za każdym razem tych kolorów przede wszystkim większą różnorodność, no i większą mieszaninę. Maksymalny depth, jak widzę, to 24. Ok, tak to wygląda. Mamy także parametr nabla. To jest jakby parametr, który określa, w jaki sposób ma tekstura się zmieniać wtedy, kiedy patrzymy na nią pod kątem. Ale to jest w zasadzie parametr, którego nigdy nie używałem i za dobrze nie rozumiem, co on robi. Sorry, trzeba samemu spróbować poszukać wyjaśnienia. No i jeszcze mamy oprócz tego podstawę wyboru algorytmu, który generuje takie chmury. I to jest algorytm na przykład teraz, który nazywa się Blender Original, czyli oryginalny z Blendera, natomiast mamy także inne. I na przykład mamy oryginalny Perlin, to jest troszeczkę inny sposób generowania tekstury. Mamy także jakiś zaawansowany, ulepszony Perlin. Jakoś tak to wychodzi, może odsunę troszeczkę, zwiększymy głębię. Mamy także motyw, który należy do grupy algorytmów Voronoi. To są takie jakby algorytmy komórkowe, które generują mi wzór oparty o jakiś taki pattern zawarty w komórkach. Trzeba to sobie wszystko pooglądać, no i pomyśleć nad tym, jak można takie parametry poustawiać. W każdym razie przeklikam szybko przez każdy z nich, aby pokazać, jak wyglądają. Tutaj mamy Voronoi 1, czyli taki, odjęty od Voronoi 2, czyli takiego, co powoduje, że tekstura jest od razu ciemniejsza i tworzy mi takie dość silnie wyglądające agregaty. Oprócz tego mamy jeszcze Voronoi Crackle i tutaj mamy już jawnie teksturę Voronoi w postaci takich komórek, czy też cells, jakby to powiedzieć po angielsku. No i ostatnia rzecz to jest taki szum komórkowy jakby, czyli zrobienie takiego wzoru złożonego z samych kwadratów. Oczywiście wielkość tutaj ma znaczenie,
i mogę mieć na przykład tego typu wzorek. I to jest oczywiście dalej tekstura typu cloud. Ok? Jeżeli będę na przykład ruszał gęstość, to widać, że gęstość powoduje, że te kolory są troszeczkę inaczej rysowane. Dochodzi tutaj większa precyzja pomiędzy nimi. Bardzo fajne. Teraz, to co jeszcze można zrobić, to na przykład ustawić sobie tą teksturę typu cloud, na przykład na Blender oryginalny. Size weźmy sobie na przykład 2. Depth może być na przykład na 1. I teraz, jeżeli użyjemy kolorów i włączymy sobie rampę, to automatycznie tekstura nam ustawiona jest na tego typu kolory. I teraz, manipulując suwakiem, który jest na rampie, mogę sterować kontrastem tej tekstury. Może dam troszeczkę większą głębię, aby coś było widać. Tutaj pojawia się jakiś taki szary brudek i to jest właśnie wpływ działania tej tekstury. Jeżeli będę przesuwał suwak, kontrolując, ile jest jasności w tej teksturze, no to będę miał oczywiście różnego rodzaju przejścia. Tak teraz na przykład odciąłem część białego gradientu, powodując, że tekstura robi się coraz bardziej kontrastowa i ostra. I to byłoby najlepiej chyba widać, gdybym włączył jakiś kolor w obiekcie, więc ustawmy sobie na przykład niebieski. No i teraz powstaje mi jakaś biała plama, co już jest samo w sobie dosyć fajne i ciekawe. I teraz zasięg tych plam i ich kontrast mogę regulować zwyczajnie za pomocą parametru ramp. I to jest dalej cloud. No i teraz już wiadomo, dlaczego nazywa się cloud, czyli chmura. No bo po prostu przypomina chmury. Nie jest to żadna tajemnica. Mogę odwrócić mój gradient i ustawiać go sobie w jeszcze inny sposób. No i to jest oczywiście bardzo fajne. I trzeba pamiętać, że nie tylko taki gradient mogę ustawić, ale mogę również zmienić typ tekstury. Na przykład na Voronoi. Dostanę wtedy zupełnie inne chmury. Jeżeli wezmę sobie na przykład Voronoi Crackle, dostaję jakieś takie ścinki, resztki tego, co zostało z oryginalnej tekstury. Jeżeli będę odpowiednio manipulował z kolei swoim rampem, to mogę stworzyć nawet jakieś takie dziwne struktury, przypominające być może troszeczkę żyłki w jakimś liściu, czy na przykład zamarznięty szron na szybie, układający się w jakieś takie kryształy wodne, czy coś. No, jest to sprawa dotycząca po prostu prób, no i zwyczajnie eksperymentów. Bardzo fajne, już na przykładzie samej takiej prostej tekstury można pokazać, że rzeczywiście mnóstwo jest tutaj możliwości i są to możliwości bardzo ciekawe graficznie. Na przykład dostałem coś takiego za pomocą zwykłej prostej tekstury generowanej przez Blendera. Oprócz tego, że mam ten gradient, wyłączę go może teraz, żeby wrócić do standardowych ustawień, już widać, że jest kolor różowy w mojej teksturze. Mogę także uzyskać efekt zbliżony do zwykłych chmur, ale bez stosowania tego parametru ramp. Otóż mogę zmieniać jasność tekstury, okay, powodując, że jest jej więcej lub mniej na obiekcie. Na przykład takie chmury mogę zrobić. Mogę także zwiększać po staremu kontrast, co powoduje, że wtedy te wpływy tekstury na obiekt są wyraźniejsze. No i gdybym teraz na przykład zmienił sobie kolor wpływający na teksturę na jakiś biały, to miałbym ten sam efekt jak przy zastosowaniu ramp. Mogę także ten kolor zmienić na jakiś dodatkowy niebieski i będę miał taki leciutko, niebieściutki czy coś takiego. Sympatyczna sprawa i zachęcam do prób. Oczywiście z doświadczenia już później wynika, jak ustawić poszczególne parametry i co powłączać, aby mieć taki, a nie inny efekt. Dlatego bez próbowania i eksperymentów się tutaj akurat nie obejdzie. Blender to dziedzina eksperymentalna. No i oczywiście zachęcam do eksperymentów. To na razie wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.